Zakochana Cichopek tańczy w Izraelu z balonami. Co za dekolt? Kurzajewski musiał być zachwycony. 40. Urodziny Katarzyna Cichopek z całą pewnością zapamięta na całe życie. Gwiazda pytania na śniadanie wybrała się do Jerozolimy z Maciejem Kurzajewskim. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z jej najpiękniejszych podróży, jakie było jej dane odbyć. Cichopek ogłosiła bowiem, że z Maciejem Kurzajewskim łączy ją nie tylko praca, ale i miłość. Gwiazda TVP pokazała też filmik, na który rozanielona tańczy wystrojona w piękną różową kreację. Towarzysz jej podróży musiał być zachwycony. To już pewne. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są parą. Najpiękniejszy prezent na 40 urodziny. Miłość? Pozdrawiamy z Izraela, napisała Kasia Cichopek w piątek wieczorem pod zdjęciem, na którym widać ją w towarzystwie kolegi z pytania na śniadanie. Zmysłowy taniec Kasi Cichopek. 3 godziny wcześniej przed ogłoszeniem tej radosnej nowiny Kasia Cichopek zamieściła na swoim Instagramie filmik ze zmysłowym tańcem. Widać na nim, jak ubrana w gustowną, ale i wyjątkowo kusą kreację gwiazda TVP tańczy, trzymając w ręku złote i różowe balony, a także wysyła fanom buziaki. Z pewnością Maciej Kurzajewski musiał być zachwycony, oglądając ją w tak pięknej kreacji. Kasia Cichopek w sierpniu rozwiodła się z Marcinem Hakielem. Gwiazda pytania na śniadanie 25 sierpnia rozwiodła się z Marcinem Hakielem. Ich 17-letni związek zaczął się na Planie 2. Edycji Tańca z Gwiazdami w 2005 roku 3 lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Jednak na wiosnę bieżącego roku, po 17 latach związku, ogłosili publicznie, że się rozstają. Informacja o końcu małżeństwa była dużym zaskoczeniem, bo para uchodziła za jedną z najlepiej dobranych w polskim showbiznesie. Do formalnego rozwodu doszło już na pierwszej rozprawie. Para już wcześniej zapowiadała, że chce rozwieść się szybko i bez prania brudów. Obydwojgu najbardziej zależy na dobru ich dzieci.